Czas ferii dla dzieci i młodzieży to czas odpoczynku od szkoły i odrabiania lekcji, a ten odpoczynek jest po to, by nabrać nowych sił do następnego semestru. Ci uczniowie, którzy nie wyjechali, mogą skorzystać z ferii w mieście. W tym roku oferta dla nich jest bardzo ciekawa. Przygotowano bardzo szeroką gamę różnego rodzaju propozycji i to nie tylko są propozycje przygotowane przez miasto czy przez Wydział Oświaty w związku ze swoimi placówkami oświatowymi, ale również przez instytucje kultury. Też są przygotowane zajęcia związane z ruchem, ze sportem. Też inne instytucje, niezwiązane z miastem bezpośrednio, ale funkcjonujące w mieście, chociażby jak sekretariat do spraw młodzieży przy województwie przygotował różnego rodzaju warsztaty. Muzeum Narodowe przygotowało warsztaty, wspomnę o Teatrze Pleciuga, o Szkole Ogólnokształcącej, o IPN-ie. Oprócz tego mamy jeszcze animatorów, którzy będą na Orlikach animować zajęcia z dziećmi. Mamy do tego jeszcze za darmową możliwość skorzystania z pływalni na Floating Arena, czy też z hal na Narutowicza i przy Twardowskiego, więc naprawdę myślę, że podczas ferii nie trzeba się nudzić. I tu już można podać liczby. 58 animatorów na 29 kompleksach sportowych będą prowadzić aktywne formy spędzania czasu. Dodatkowo każde z miejsc kulturalnych przygotowało ofertę ferii zimowych. Są ferie w szkole muzycznej, a także w Teatrze Lalek Pleciuga. Jednym z takich miejsc jest również Pałac Młodzieży, który zorganizował półkolonie. Przez 2 tygodnie będzie u nas spędzało ferie 240 uczestników. W pałacu będą odbywały się zajęcia w wybranych pracowniach. Oprócz zajęć w pracowniach, a będą to m.in. zajęcia wokalne, teatralne, ceramiczne, sportowe. Będą to zajęcia również tańca etnicznego, a także gry na bębnach. Oprócz tych zajęć wybranych przez dzieci pracowniach będą odbywały się każdego dnia imprezy edukacyjno-rozrywkowe. Niestety ta oferta była tak ciekawa, że miejsc wolnych już nie ma. Można jednak zajrzeć na stronę pszczecin.pl i tam dowiedzieć się, gdzie można spędzić ciekawie czas podczas ferii zimowych. W ramach akcji Zima 2014 dofinansowano wypoczynek organizowany przez szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze. To ponad 180 tysięcy złotych. W czasie ferii można wybrać oferty półkolonii. Mam do tego jeszcze 15 placówek oświatowych, które organizują półkolonie dla dzieci. To jest jakby sposób szczególny skierowany do tych młodszych, bo wiadomo, starsi licealiści czy też starsze dzieci z gimnazjum już mogą same zostać w domu, nie potrzebują takiej opieki jak te dzieci młodsze i to jest jakby pomoc też dla rodziców, którzy nie mają wolnego, muszą pójść do pracy, a nie za bardzo nie wiedzą, co zrobić z dziećmi, więc jest okazja posłania na półkolonie. Ferie w mieście nie muszą oznaczać nudy. W tym roku ofert jest aż nadto i każdy znajdzie coś dla siebie, by z nową energią wrócić do szkoły.